Cześć, jestem Klaudio, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Funkcja G każdej liczbie ze zbioru minus 1, 0, 1, 2 przyporządkowuje jej sześcian pomniejszony o 3. Najpierw wzór funkcji G, czyli będziemy mieć w podpunkcie A G od X to sześcian, czyli x do potęgi trzeciej, pomniejszony, czyli minus 3. I ma to być na tych liczbach, czyli piszemy gdzie, bo będzie to wykres funkcji punktowej, x należy do zbioru elementów. Czyli to po prostu dziedzina funkcji. Ok, mamy tutaj uzupełnić tabelkę. No to najpierw będziemy sobie to wyliczać. G od x, czyli w tym miejscu podstawiamy x-a. W tym i w tym na przykład. No to będziemy mieć g od 0. To jest oczywiście nasz x, czyli 0 do potęgi trzeciej to minus 3. No to mamy minus 3. A jak weźmiemy g od minus 1, to mamy 1 do potęgi trzeciej i tutaj minus 3. No to będzie minus 2. Natomiast, żeby wyliczyć to, to za g od x jako całe podstawiamy minus 4, równa się to x do trzeciej minus 3 i to już machamy równaniem. Przenosimy na drugą stronę, czyli mamy minus 4 minus 3x do potęgi tutaj trzeciej, czyli będziemy mieć tutaj oczywiście plusa, minus 1, x do potęgi trzeciej, pierwiastkujemy, czyli ten nasz x to pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1, no to to będzie minus 1 i jeszcze tutaj dla tej piątki 5, x, 3, minus 3, przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli będzie 8, pierwiastek trzeciego stopnia i odwracamy x równa się pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2. Ok, zamieniamy kolor i wpisujemy. Tu będziemy mieć minus 1, dla 0 minus 3, dla 1 minus 2 i dla 5 dwójkę. I podpunkt C, narysuj wykres funkcji. Ok, to będzie wysoki, ale krótki wykres. X. U Was oczywiście ładnie prościutki. U mnie taki nie musi być. I będziemy tutaj mieć. No to na x-ach tutaj mamy minus 1, 0, 1, 2. I teraz y-ki. Minimalny, no to mamy minus 4. To będzie minus 3, minus 2, a tu gdzieś jeszcze piątka, no to gdzieś tu powiedzmy zrobimy piątkę. U Was oczywiście ładnie w skali. Dobra, no i zaczynamy. Minus 1 dla minus 4, punkcik. Dla 0 mamy minus 3, dla minus 2, która jest prawie w miejscu minus 1, ale nieważne, mamy tutaj. Następnie mamy dla 2 piątkę. Hop. I tak to właśnie wygląda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.